Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na partię na 10 minut z komentarzem oraz analizą. Oj, trafiła mi się pani z Rosji. Dopiero zauważyłem. No dobrze, nie miałem przyjemności jeszcze zagrać z panią na 10 minut, przyznam się szczerze, i wiem, że tego typu zawodniczki są dobrze przygotowane debiutowo. Widzę po rankingu, patrzę. Tutaj bardzo dobry ranking. To będzie trudna partia, moi drodzy. Znaczy, nie, to nie będzie łatwa przebieżka, o tak powiem. Zawodniczka gra bardzo szybko i dobrze, według mnie. Zagramy na razie tak bardzo naturalnie. Wyprowadzę sobie wszystkie figury. Pewnie strzał tutaj się jakiś szykuje. Jest to wielce prawdopodobne. Bardzo intuicyjnie teraz do tego podchodzę, ale też widuję takie posunięcie jak goniec na B7 i skoczek na D7, bo te figury też muszą wyjść. Zapewne zawodniczka myśli również nad biciem. I teraz okazuje się, że muszę coś zrobić z tym pionkiem. Jak zagram tu, to będzie prawdopodobnie bicie gońcem. Tutaj, tutaj. Czy to jest dobre? Nie wiem, pomyślmy. Czy mogę zagrać tak, bo ten ruch mi się bardzo podoba, bo jeszcze on pokazuje, że nie muszę od razu tutaj krystalizować struktury pionowej w centrum. Tylko teraz tak, bo jak wybicie pionkiem, to tutaj i spoko. Choć z drugiej strony tu, tu wieża. Tu pionek zostaje. Dobra, bijemy w takim razie. O, bicie tym pionkiem, to ciekawe. Narzuca się oczywiście zagranie skoczkiem do centrum oraz wieża C1. Zagrywam w ten sposób, żeby tu kontrolować te pola. Przede wszystkim pole C6, bo jeżeli skoczek chciałby wyprowadzić tutaj się na D7, to mam strzał na C6 i tu para gońców jest po mojej stronie. No właśnie, takie ruchy również istnieją, ale pytanie teraz, czy ja nie mogę tutaj zbić? To jest chyba błąd ze strony mojej przeciwniczki, bo jak zbiję tu i zbiję tu na przykład, to ja mam tutaj stępem i zdobywam pionka. Jeżeli zbijam tu, już ja to liczę na głos, tak, jeżeli będzie bicie tu, to bicie tu. Na razie mam figurę mniej. Aha, jak bicie tu, to bicie tu i ona odchodzi skoczkiem. Gdziekolwiek, powiedzmy, i dwie figury zawierzę po jej stronie, ale ja mam dwa pionki. Bicie tu, 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 a może tym odbić pionkiem, tylko że skoczek zagra tak. Aha, ja zbiję tu i po ewentualnym wybiciu tu odbijam tam. To się zgadza. Zbijam na D5, moi drodzy. Według moich obliczeń jest dobrze. Mam nadzieję, że niczego nie przeoczyłem. Tutaj muszę odbić pionkiem i atak jest tutaj. No i skoczek, jeżeli... Auć! A to bolało. To nie przeliczyłem dobrze. Jak się okazuje. I wyszedłem jeszcze tym razem jeszcze gorzej wyszedłem w tej pozycji, dlatego że... O jacie, ale mnie załatwiła. Dlatego że... Nawet jak odejdę tutaj hetmanem, albo nawet odejdę tutaj, to jest tutaj... Tutaj. No i nic nie zyskuje. Wieża mniej będzie. Znaczy, no, figura, ale to samo praktycznie. To tego nie widziałem, czyli źle policzyłem sobie cały wariant. Amatorka z mojej strony. Jeszcze mogę zbić tutaj z szachem. Odbicie oczywiście, odbicie tu. Dwa pionki zachowuję. No, tak muszę zrobić. Nie mam wyjścia, muszę w ten sposób zagrać. Chociaż trzymać te dwa pionki w tej konfiguracji. Ale moment, przecież ja mam figurę mniej w ten sposób. Jasny gwizdek. To jest figura za dwa pionki, moi drodzy, a nie jakość, a nie wieża za dwie figury. To ja mam figurę mniej. Cóż mogę powiedzieć? Cóż mogę rzec? Kobieta mnie bije, moi drodzy, kobieta mnie miażdży. Taktycznie była po prostu lepsza, ale zaraz ona trochę za szybko gra według mnie. Taki ruch mi się bardzo narzuca. Zagranie coś w tym stylu, to wtedy tutaj, tutaj będzie. Nie, wyprowadzenie figury raczej. Na wolną linię spróbujemy szybko coś powalczyć. No tak, tutaj hetman zajmuje dobrą placówkę. I chyba o to jej chodziło tylko i wyłącznie. Jeszcze mam opcję taką. Inaczej, tak. Bo atakuje tu i wykorzystuje to, że jak ona zagra tak, to tu. Jak tu, to tu. Odzyskuje materiał. Ok, gramy tak.
Znaczy, ona też może zagrać Hetman C6, ale to ja wtedy przestawię Hetmana i dalej będę miał gwiazd wieżą. O, jednak tak poszło. No to co? Czy ja znowu coś taktycznie źle pograłem? Niech mi ktoś powie. Bo tutaj odzyskuję chyba po prostu materiał. Tu atakuje i tu atakuje. Nie, co ja gadam w ogóle? Jakość mniej, ale to już lepiej jakość mniej niż figurę mniej. Tu może być strzał. Nie, nie może być, bo tu z szachem. Ale potem ona się zasłania tu. Ale wiele zależności tutaj powstało. Po tym ruchu ja mogę zbić tu. Pionkiem i będę tu atakował. Ale wtedy wieża C8. Jak? Tu jest dużo taktyki. Niesamowite, jak tu jest dużo taktyki, której ja po prostu nie ogarnąłem. Ale zaraz, bicie tu. Aha, bicie tu, bicie tu, bicie z powrotem wieżą. Tu. O-o. To i tak źle wygląda. Nie mam tego końca na F4. No, ona już tutaj na pewno dobrze przeliczy najlepszą wersję dla siebie. Jestem przekonany. I to z WFM-ką. Powiem wam szczerze, mistrzyni FIDE to jest oczywiście bardzo dobry tytuł, ale ja już nieraz wygrywałem z mistrzyniami międzynarodowymi i arcymistrzyniami. WFM to jest jeszcze no, w moim zasięgu, tak nieskromnie to brzmi, ale no, tak patrząc bardzo realnie na to. A tutaj mnie przeciwniczka po prostu zamiata. Znaczy to mój błąd, ja sobie chętnie tu zobaczę tą analizę, bo po prostu w debiucie było po prostu źle. No w tym momencie, w tym układzie, jak tak spojrzeć na ten obrazek, to czarne mają wieże więcej, tylko są, znaczy nie chcę mówić problemy, bo to problemy to raczej po mojej stronie są. Problem taki mały po stronie czarnych jest taki, że atakuje tutaj dwie rzeczy. No właśnie, ale ona to dobrze policzyła, słuchajcie. Bardzo dobrze to policzyła, no skubaniutka. Bo nawet jak wybiję tutaj teraz, to mogę, że wieża wrócić. Przecież ja wtedy mam wieżę mniej. A ja muszę chyba tu wybić. Zaraz, przecież jeszcze mam taki właśnie ruch. No przecież, wybicie na F4. No szach, trudno. Wieczny szach. Muszę bić, hello. Przecież tu pozostaje ta opcja. No właśnie, Krzysztof. Dobrze zagrałeś. Panie Krzysztofie, pan dobrze zagrał przecież. Tak. No tak, Hetman tu mi pilnuje. Za chwilę wjadę jeszcze wieżą, postraszę. A tu jest atak na gońca i na wieżę. Dobra, to coś mi się tutaj w ogóle w tej głowie już przewróciło. Taktyka. Widzieliście, jaka tu jest taktyka. Komplet, to cała partia jest oparta na taktyce. Tyle wymian. Ale wydaje mi się, że teraz wracam do żywych, bo Hetman bardzo dobrze działa po diagonali. Bardzo dobrze. To jest ważne. Że nie ma szacha teraz na mojego króla. Okej. Wieża D8 zostało zagrane. I teraz tak. Mogę dać szacha. Tutaj na pewno będzie odejście. I mogę zbić tu pionka i trzymać króla. Tu będzie bicie, tu będzie do przodu i wieża zawsze zdąży to obronić. To chyba wystarcza do dobrej pozycji. Myślę, że damy szacha. No na pewno nie król F8, to jestem przekonany, że takiego posunięcia nie będzie. No dobrze, co tutaj się teraz będzie działo? Na pewno odejście, to już policzyłem sobie i spokojnie odbiję tutaj tego gońca, bo będę musiał go odbić, dlatego że goniec zagra tu. Król F8? Serio? Wow. No dobra, odbijam gońca. Będzie bicie tu na 100%. Tu jest wprawdzie opcja bicia, no ale królowi mojemu nic nie grozi. O dziwo, bo tu się broni, ale chyba tak muszę, ale król podejdzie. Nie, nie podejdzie, bo dostanie tutaj szacha. Dobra, D7 gramy sobie. Zobaczymy jeszcze, co z moją wieżą się stanie. Słuchajcie, ale pograłem. Źle. Przecież Hetman F7 jest. Tego nie zauważyłem. Tego nie zauważyłem. No właśnie. Jakbym podparł wieżą, to by było zdecydowanie lepsze. Jeszcze spokojniej. Bo wieży mi teraz brakuje. Bo nie może bronić tu. Dam szacha, Hetman E7. Hetman F4. Znowu tu, to jakiś remis, chyba że król G8, to wtedy tak. Jeżeli bicie tu, to tam. Król F7 i z powrotem, to jakieś remisy tu pachną, mam nadzieję. Więcej niż remis nie mogę uzyskać chyba w tej pozycji.
Tak bardzo optymistycznie. Chociaż chwilowo mam pionka więcej. Nie mogę też wybić, bo wymiana nie daje mi nic, bo zagram tu, król podejdzie i ta wieżówka też nie jest. No nie jest po prostu dobra. Damy szacha. Nie pozostało mi nic innego jak ten szach. No i teraz trzeba dać szacha chyba na F4. No właśnie, powtarza przeciwniczka i dobrze robi. Bardzo dobrze robi. No, to jest prosta droga do remisu. Myślę, że z remisu trzeba się bardzo, bardzo cieszyć. No bo co, zagram tu. Bo jeżeli zbije i król zbije, nawet jak zagram tu i król podejdzie tędy, no to ja nawet nie mogę wieżą się przemanewrować jakoś szybko, żeby jakieś pionki atakować. I to jest ten ból. Nie widzę jakichś cichych ruchów. Kompletnie. Tu zagram, to będzie bicie. Wszystko wymieni. 2 na 2, po prostu remis. No muszę dać szacha niestety i będzie zasłonięcie się hetmanem. Muszę zrobić dokładnie to samo, bo jeżeli król podejdzie tu, to ja wtedy jakieś, mówię, takie sztuczki mogę zastosować. No dobra, godzimy się z remisem, moi drodzy. Ona już wie, że remis ma, bo powtarzam. Jeszcze pewnie teraz liczy zawodniczka król G8. To jest takie typowe, to jest takie bardzo typowe. Ale słusznie. No tak trzeba. Po tym ruchu nawet jakieś takie ruchy mam może. Ale nie, król G8 to chyba złe. Bo wieża D1, jak bicie tu, to strzał tutaj. Tu i wchodzę tam i wygrywam. Z hetman F7, ona musi dobrze policzyć i jestem przekonany, że ona zagra hetman F7 i będzie remis. Bo jeżeli zagra tutaj królem, no to będzie miała problemy. To może się pomylić. Muszę przyznać, dobra partia ze strony mojej przeciwniczki. Aczkolwiek zaraz silnik nas totalnie zweryfikuje. I zobaczymy, czy miałem tam jakieś racje, czy coś. To jest właśnie fajne, że jak się na przykład nie ma trenera i dobrze się mądrze korzysta z silnika szachowego, to można naprawdę wyciągnąć dużo fajnych wniosków. Głównie mówię o właśnie motywach taktycznych, a nie jakiegoś klepania na pamięć debiutu szachowego, które to nie ma sensu naprawdę tutaj. Wow. Ambitna dziewczyna. Oj, ambitna. Czy ja tutaj nie mogę? Chodzi o to, żeby hetman nie dał szacha na F3, bo jak zagram tak, ona zbije. To ja będę trzymał pionka zawsze. Tak, gram tak. To ja też gram ambitnie. Już się pogodziłem z remisem, powiem wam szczerze. A tu się okazuje, że nie. Szach! To tego nie widziałem. Dobra, wiecie co, ale myślę, że i tak tutaj będzie w tej pozycji remis. Król G1 sobie gram. Zbiję pionka i wieżówka powinna być remisowa. Wieżówka! No dobra, ona tutaj wieżą, okej. Okay. No wieża E1, wieża wchodzi do gry trochę za późno. No będzie próbować ze względu na to, że ja mam słabą strukturę pionków. Jakbym tutaj miał pionka albo tu, to lepiej. A jest gorzej trochę. Na pewno będzie ambitnie grała. To tutaj ja już niestety. A tutaj próbuje dziewczyna. Tutaj chyba muszę zagrać i to będzie optymalne zagranie. Tak. Szach może być, to pewnie król F1, szach tu, może tu. Będzie musiała wymienić. Mam nadzieję. Bo ja też tam grożę jakimiś tam fajnymi wjazdami. Tutaj dwie ciężkie figury zdwojone. To tak i tu się chyba wszystko dobrze broni. Hetman E2. Jeszcze ze względu na ten czas właśnie, który nam pozostał, no to moja przeciwniczka dlatego też. A jeszcze jakieś tutaj chocki, klocki. No ma prawo, ma prawo. Tutaj mi chce wjechać. Tu, też bym grał na miejscu, na jej miejscu, też bym tak grał. Może tak? Nie, dobra, dajmy szacha. Wiecie co? Ja się obawiam, że jeszcze mogę to przegrać. Jakieś mam takie przeczucie. Dobrze, ambitnie gra dziewczyna. Dobra, damy jednego szacha. I co? Dalej. Krzysztof, gramy tak. Aha, tutaj wiecie. Kurczę, problem jest. A może wieżą tu? Może wieżą tu. Niech będzie wieżą tu, żeby nie było szacha.
Hetman też musi pilnować pola e8. Może być tutaj szach, oczywiście to widzę. Tutaj. Wiecie co? Lipa. Tutaj mnie atakuje teraz. Tak. Nie, wieża wejdzie nawet. Aha, ja mam wieża G3 też, spoko. Ojej, to po to w tą wieżę zagrałem na E3. No strach ma wielkie oczy. No dobra, jest szach, okej. Chyba muszę tutaj, tak, tutaj muszę zagrać. Ona nie może zbić pionka, bo tam jest mat. Jeżeli będzie tutaj strzał, to ja wieża G3. Jeżeli wymiana, to tak. Jak weźmie mi tego pionka, to ja wezmę tego. Hetmanówka już będzie łatwa do zremisowania. A teraz grozi wzięcie tutaj. No właśnie, ona wróciła. Wróciła i słusznie. Dobra, trochę się. Trochę wyżej zagrałem, więc wracam hetmanem. Tu cały czas są groźby. Tutaj, jeżeli szach, to wieża G3. O wygranej tu z mojej strony nie ma mowy. Szczególnie na tym czasie. Oho, sprytnie, bardzo sprytnie. Myślę, że tak. Jak szach, to wymieniam i potem odchodzę wieżą. Bardzo widać wielką ambicję w tej zawodniczce, naprawdę. Król G6, nie? Ok. H3 nie było, żeby nie było hetmana. I tyle. Teraz na czas pewnie będzie chciała mnie tutaj przećwiczyć. Wymiana hetmanów niekoniecznie może być dobra dla mnie. Okej, mądrze. Właśnie. Tutaj muszę bronić pionków. Na góry. Hetman broni wszystkich pionków. Będę stał nawet w miejscu. Spróbuję stać w miejscu, mam mało czasu, muszę nadgonić czas. Jeżeli ona będzie miała trochę mniej czasu, to myślę, że będzie też panikować. Znaczy panikować. No. Czy ja pionka nie mogłem wziąć za darmo? Ona odeszła, a ja nie wziąłem pionka za darmo. No Krzysztof! Masakra. Nie wziąłem pionka za darmo. No tak, jak się myśli o remisie, o tak zwykle jest. No szach, proszę pani, uciekamy stąd. A będzie próbować, ale to jest raczej pozycja remisowa. Chyba, że przegnie zaraz. I uda mi się coś tutaj pomyśleć, bo u mnie już się robi trochę więcej czasu, już się czas wyrównał. A ona chce wygrywać. Ja chcę remis. Czekam na propozycję. Teraz mam więcej czasu. Teraz chyba wezmę jakiegoś pionka. Wezmę. A co? Remis jest. Tutaj? Spróbować jeszcze? Sprowokować? Zawodniczka. No remis, dobrze. Z remisu trzeba być zadowolonym. Szybko zobaczymy sobie analizę. Jestem bardzo ciekawy, czy ona tam kompletnie nie miała porobionego w tym debiucie. Tutaj bicie, no to jest na razie ok. Tak, wieża C1 tutaj podpowiada silnik, jak widzimy. Ale skoczek E5 wydawało mi się też sensowne. No właśnie, skoczek D3, czyli każe odejść maszyna, a to bicie.
Ale zobaczcie, to poświęcenie nie jest aż takie złe, jeżeli ta ocena się zmienia do zera. Bicie, bicie. Tu jeszcze było ciekawe uderzenie. Hu, hu, hu. Tak i tak. Mega ciekawe. No a to dwie figury mniej na ten moment, ale zawsze coś tam odbijam. No dobrze, ale poszło tak, bicie. A każe bić wieżę tutaj, zostawić dwa gońce, dwa pionki. I odbiłem. I to jest błąd z mojej strony. Bicie tu pionkiem. No taktyka, ale ciekawe, czy ona się tam nie pomyliła. No tutaj bicie tak. Hetman D5, raczej ruch zły właśnie. Wyprowadzić szybciej trzeba było figurę. Wieża weszła. Dlaczego ta? A ta? Nie wiem. To już myślę, że mniejsza z tym. Tak. Hetman E4 tutaj. No właśnie, wieża D6. Dobrze, dobrze tutaj poszło z mojej strony jednak. Wyczute. Ale się działo. Wieża F4. No G, F trzeba bić. Tak, szach. I tu już białe mają lepiej. I tutaj obowiązkowo trzeba było grać tak. Oczywiście ona może wziąć pionka. I no ale przy takim królu ja wolę pozycję zawsze białych. Już nie zważając nawet na ocenę teraz. No ale cóż, zagrałem źle, bo poszedłem za szybko pionkiem. To zawsze uczę. Sam zagrałem źle. No dobra, ale tutaj już tak widzę, że. O! A jednak każe bić, naprawdę? Wieża D1, no król E7 i co? Po prostu królem zasuwać. Jest szansa na wygranie tej pionkówki. Kompletnie tego nie brałem pod uwagę. Maszyna prawdę ci powie. No i co? I tutaj pewnie by tak zagrała. I liczysz pionkówkę. I tempujesz. I jest wygrana, moi drodzy. To trzeba sobie oczywiście to potem przepatrzeć spokojnie. Wow. A tak czarnymi się bronić. Ciekawy jestem, czy to jest wygrana. Silnik wskazuje 0,8, ale raczej tu się silnik broni. No tak w kółko można tańczyć, co nie? I tam coś próbuje. Raczej remis, no ale wystraszyłem się. Zobaczcie, jaka jest ocena po tym posunięciu. Przed tym posunięciu, że trzeba bić tu. Jeszcze tylko szybko zerknijmy, czy tutaj nie było jakichś przykrych niespodzianek, czy się wszystko trzymało. Tak szybko patrzę na ocenę silnika w tych pozycjach, a wieża E3 mi się obronne podobał. Jest wieża E3, silnik mówi wieża E3. Dobrze, chociaż tyle. To jest cenna też lekcja, żeby się obronić, bo wieża tu zawsze fajnie broni króla, jak król musi uciekać na G2, a będzie musiał uciekać. No dobra, tutaj poszło tak, jak poszło. I przeciwniczka teraz mi podstawiła pionka, nie wziąłem. Carlsen to by wziął tego pionka i by wygrał od razu. No takie rzeczy, hetmanówki takie, to po prostu czesze jak maszyna. Po prostu, no podstawiła, ja nie zauważyłem. No nic, no nieważne. Partia dobra, jestem zadowolony. No dobra, tutaj remisik, co nie? Do samego końca trochę szybko przestawię. Okej, okay. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że tego typu materiały są pomocne w Waszej nauce i polepszeniu gry. Dzięki, dzięki, pozdrawiam, cześć.